Witam jak zawsze gorąco na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek z tej dziwnej gry. Mam nadzieję, że jakiś checkpoint mi się nie wrócił. Dobra, te czerwone jajka to pamiętam. O, no w sumie nawet zatrzymało mnie w tym samym miejscu. Czy ten potwór, co mnie obejmuje, to mi wsadził rękę do żołądka chyba, to no, w ręku trzyma to coś? Jeju. Ale to pogibane jest. Dobra, co ja to miałem zrobić? Kurde. Stąd przyszedłem? Chyba ta. Chyba. Tu mamy ten. Strasznie się boję jakiejś walki, w sensie strzelania, bo czytałem, że jest strasznie z pupy to zrobione, że elementy strzelane są słabe. Czy ja się nie wracam czasem? Ja chyba się wróciłem. Coś mi się tak wydaje. Raczej. Kurde. Dobra. Może się wróciłem. Pewnie sobie te drzwi otworzyłem. Podniecałem się tym widokiem. A teraz tutaj chyba trzeba iść. Tak myślę. Jakaś latarka by się przydała. Tak myślę. No serio, mam nadzieję, że ja się nie wracam, ale chyba tu nie byłem. Wszystko wygląda niestety tak samo. Ale proszę, jakbym się wracał, to bym się tak daleko wrócić nie mógł. Tak myślę. Drzwi się otworzyły. I to kolejna winda. Fajne by było, jakbym się cofał, ale chyba się nie cofam. Chyba. Dzień dobry. Czy ja już tu byłem? Czy mnie nie było? Zacznę tradycyjnie. Od lewej strony. O, nowy klucz jest potrzebny. Dobra. Czyli mnie tu nie było. Tu pewnie nie. A po prawej. Cisza, spokój. W porządku. Kurde. Ile rozgałęzień. Znowu trzeba się na pamięć nauczyć.
to jest. O, jakaś ta... tę, chciałem powiedzieć, winda, kolejka. No spoczko, spoczko. Mieli fantazję. Czy ja docelowo nie muszę się na dole znaleźć? Się przekonam, czyli jak pójdę na lewo, to pewnie dojdę do tej... Ano, kolejki. Podbiegnijmy trochę, nie bójmy się. Chyba. O, kolejny klucz, którego nie mam. Czyli przypuszczam, że muszę ten nowy klucz, wzór klucza znaleźć, żeby cokolwiek pchnąć dalej. To idę dalej. Trochę zaczyna mnie boleć, że nie wszedłem do tamtej komnaty po środku. A już kawałek się od niej oddaliłem. Nie no, jak ja się tu nie pogubię teraz, to będę dobry. Okej, cały czas ten jeden klucz mnie blokuje. Tu coś fajnego. Wygląda na windę? Czy ja nie zrobiłem kółeczka? Miałem iść w lewo, były drzwi. Nie poszedłem prosto, ale przed chwilą stamtąd wyszedłem, nie? Coś tak mi się wydaje. Czyli zrobiłem kółeczko. Fajnie. Skąd ja wyszedłem? Bo miałem chyba gdzieś jeszcze opcję w prawo iść. Czy w lewo? W lewo tutaj chyba. Tu mnie chyba nie było. Panie, to powinny być jakieś znaki, gdzie iść w ogóle. Aha. Fantastycznie, czyli powrotem wróciłem do punktu startu. Dobra, pójdę jeszcze raz w prawo. Poszedłem chyba wtedy tutaj, tu nie było nic. Tutaj zszedłem. To jest zablokowane. Nie mam... A nie! Idiota. Tu się ten klucz zmienia właśnie. Ojej. Tak to jest. Ja myślałem, że to się używa w inny sposób. Że właśnie klucz jest potrzebny, żeby coś odblokować, a on i właśnie ten klucz zaktualizował. Więc możemy się wrócić i te drzwi otworzyć tutaj. I wszystko jasne, panie. Pewnie będzie jakaś fajna zagadka. Znaczy, te zagadki jeszcze są spoko. Ciągle się, tak jak wspominałem, boję tego szczelania. A tu coś idzie. Co pewnie będzie chciało mnie
użyć. Chociaż się schował. A ja oczywiście muszę zaglądać do mnie. Dobra, użyjmy czegoś, po coś. Coś sobie otworzyliśmy. Tu nic nie ma. Dzień dobry. Dobry. Przybywam w pokoju. Czy nie? Kolejny kutach do wzmacniania. To się pewnie już nie obróci. Aha, tam na górze sobie obrócę. Dobra. Kumam. To mi otworzyło coś. Kurde, tu nie ma przejścia. Dobra, wypad robię. Tu mnie atakuje. Biegaj, Stefan. Wydaje mi się, że tym, co mam, to nie mam co z tym walczyć raczej. Co to za kurczaki jakieś idą? Da się to ominąć? Kurde, wypad koleś. Dobra, nie idzie za mną. Niby można by było spróbować z tym walczyć, ale... Nie no. Powiedzmy, że dopóki nie będę miał prawdziwej spluwy, jak widziałem w tam demku jakimś, to sobie daruję. Okej, okay, to jeszcze nie tu. No chyba, że mi przejść nie da, no to wtedy będziemy się klepać, ale... Ale to było chyba tu na prawo, tak. Dzień dobry. Ja to się jestem bardzo uprzejmy człowiek. Czy tam potworek? Nie wiem. Właśnie, mogę się leczyć jakoś? Czy nie bardzo? To rozumiem, że to jest jakby inwentory w jakiś tam sposób. Tylko co to? Czy tym pośrodku się nie da leczyć jakoś? Niech ja zobaczę. Przeładuj. Ekwipunek. Użyj klawiszem A. A lecz jest, dobra. To jest leczonko. No i cool. Jeszcze dwa razy mogę się uleczyć. Dobra. Dobrze wiedzieć. Fajne. Zdecydowanie podoba mi się. A to co? Zaraz kliknę. Zobaczę tylko tutaj. A. Nie. To co? To podjedzie tutaj i dopiero wsiądę? Nie mogę od razu wejść? Chyba nie. Zobaczmy. Oj, co tam?
dwie ręce ci włożył do brzucha. Fajnie. Że coś mnie straszy, że idzie. Kurde. Tak jakby ten stworek się czegoś bał. Dlatego mi te ręce wsadził głębiej. W ogóle wyjebisty pomysł tym. Żeby ktoś mi w brzuchu grzebał. Ciekawe, gdzie dojedziemy. Oj. Ej. Dalej jedziemy? Miałem to wysiąść? Czy jak? Rozumiem, że wróciliśmy na stare śmieci. Kurde. Trzeba wysiadać, kurde. Bo się jeździ w kółko. Czyli jesteśmy po drugiej stronie, ja rozumiem. To pewnie nie zadziała. Czy co to robi? Trzeba było osiągnąć kolejną kapsułę, czy jak? Czy coś mi się tu otworzyło? Chyba mi się otworzyło coś. No to zobaczmy. Czy ja się z nimi powinienem klepać? To jest pytanie. Dobra, zobaczmy. No trzeba, jak to mówią, raz kozie śmierć. Jak się z tym walczy? Chyba super się z tym walczy. Albo... Dobra, bo zginę zaraz. To mnie opluwa, fajnie. Ciekawe, gdzie był checkpoint. No ulecz się, człowiek, potworze, czy kim ty jesteś? Słaba taka walka z tobą, koleś. No ale okej. Dało się cię zabić, ale... Ale słabo na tym wyszedłem. Co my tu dalej mamy? Przydałaby się jakaś ta stacja lecząca, gdzie mógłbym sobie nabić apteczkę. Co to jest? Gdzie ja idę? Byliśmy. Cholerę robaków tutaj. Smacznego sobie. Kurde, co to jest? Jakiś żółw? Ciągnie koleś. Jakby ten. Jakby matka była. Ej, ej, nie pluj do mnie. Co za paruwa.
prawo czy w lewo? Dobra, zobaczmy, co tu mamy. Jakieś włączniki. To tak w ogóle wygląda, jakbyśmy jakąś tą musieli przyzwać do tej kolejki tą, kurde, kabinę. Dwa przełączniki. Po co? Aha. To żeby tym pokierować po coś, to trzeba by mieć. Okej, okay, czyli trzeba coś tu ściągnąć na dół. A to co to? Oh fucking shit. Pojechałem piętro wyżej. Okej. Okay. Czy jak się domyślam, tamtą kulę trzeba gdzieś. Zaraz, to było, co to było? Te łapy były, tak? To logiczne by było, jakby to się teraz gdzieś przesunęło. Tak myślę. Raczej nie mam co kierować, bo tu nic nie ma. Fantastycznie. Jak tą kulę tutaj jakąś przetegować? Bo to są dwie kule. Ciekawe. Szkoda, że ona się tutaj nie chce zatrzymać, na przykład. Zagadka. Czegoś mi tu brakuje, ale nie wiem czego. Jechać na dół jeszcze raz? Po coś tu wjechałem na górę, dobra. Przejdę się z buta, zobaczę. Tam wydaje mi się, że w jakimś miejscu jednym nie byłem. Może to był błąd.
Wydaje mi się, że gdzieś mogłem pójść dalej. Tak, kolega mnie opluł. Fajnie. Kurde. Akurat teraz trafiłeś, tak? Patafianie. Poszedłem wtedy w prawo, a nie byłem tu na lewo. A tu może być coś ciekawego. I przydatnego. Mam nadzieję, że kolega mnie nie zaatakuje. Kolega. Wszystko chce się pożreć. Wygląda, jakby dało się wejść. Zobaczmy, co to robi. To by chciało jakąś kulę wziąć, złapać. Tylko że jej tam nie było. Okej, rozumiem. Czyli jak nie mam, trzeba coś na dole zrobić. Ciekawego. To zobaczmy. Cóż tu możemy na dole zrobić? Jak się domyślam, musi się kula pokazać. Well, moja winda. Well, kabina. A tu co mamy? Jak walkę, to sobie pójdę stąd. Jesteśmy po przeciwnej stronie. Ale też zamknięte. Okej. Okay. Czyli idziemy na dół. Tutaj. Znaleźć coś ciekawego. Oj, oj, oj. Weź mi nie strasz, kolo. Czyli tu jest nasza winda. Znaczy ta kula. Która by nam się przydała chyba. A co my tu mamy? Nie mam uzupełniacza zdrowia. Bałem się, że nie przejdę. I... Dobra, ciskaj. Pięknie. Chyba. Ktoś do mnie idzie, czy nie? To kurde. Fantastycznie. I zginę zaraz. Pytanie tylko, czy ja muszę tam iść na lewo? Czy mogę się wrócić? Dobra, nie będę ryzykował. Zastanawiam się, czy można ich tego pluciał jakoś uniknąć. Ale mnie fajnie gra zrobiła. Mam 3 paski, 4 zdrowia. Próbuję kolesia jakoś w ten obiec. Ale i tak pewnie 2 strzały dostanę. Zobaczymy, pożyjemy.
albo i nie pożyjemy. Kolega gdzieś zniknął. Nie będę wnikał. Mamy uzdrawiaczkę chyba. Dobra, uzdrowię się. Serio, tylko raz można użyć. Dobra. I moja ulubiona kula już jest piętro wyżej. Kolesia nie widać. Tu nic nie ma. Dobra, przebiegnę sobie. Goodbye, Amory. Kolejny. No weź mnie, nie denerwuj. I co? Serio. Wypad koleś tam. Sobie w pupę popluj. Dobra. Mało was. Czy ja tam muszę iść? Czy ja nie muszę? Mogę ich obejść. Fajnie. Czy ja się wróciłem? Jak ten idiota? Chyba się wróciłem. Raczej. Tak, tu się uleczyłem. No fantastycznie, no. Ja nie chcę z tymi kurczakami walczyć. Niech mnie smokną w pompkę. Tylko gdzie mam iść? Po co tutaj się wchodziło? Oj, zabłądziłem. Najgorzej, że te kurczaki są. Weź koleś, mnie nie denerwuj. Szkoda, że ta broń się tak ładuje szybko. No i? Dobra, uleczmy się. Tu jest coś strzelającego. O Boże, tym kurczakiem. Fajnie, zaraz zginę i się skończy dzień dziecka. Dobra, chyba na dwa strzały są. Nie no, muszę mieć spokój, żeby rozkminić, gdzie ja jestem, co ja robię, co mną kieruję. Gdzie ja w ogóle jestem? Okej, chyba udało się wrócić. Chyba. Thank you.
kurczaki pobudził. Możesz odejść. Dobra, dalam. Fajnie. Dwa strzały dostałem. Zdrowia nie uzupełnię, bo nie mam z czego. Kurczaki mnie biją. Jakaś fajna komnata. Tylko pytanie tutaj, dobra? Czy nie? To się otworzy może? I co ja mam zrobić? Tam są te kurczaki. Tu nie przejdę. Chyba nigdzie. Fantastycznie. A, tu coś jest tam. O, grubsza zabawa widzę. Ale tylko... Zaraz. Tylko to działa? Coś mi się otworzyło. Chyba. Tego co widzę? Czy to jest taka czasówka? Czy mi się wydaje? Aha. Się rusza samo. Dobra. Może trzeba poczekać, jak to tu wejdzie. Wjedzie. To się mi otworzy. Okej. Czy ja ginę, czy co? Dobra, już się bałem, że chce mnie zabić, ale... Nie no, zabiera mi zdrowie. I tu jest jakaś maszyneria. Tu nie byłem raczej. Mamy coś? Co to? Ulepszenie czegoś? Kurde, kurczak. Serio? Da się coś z tym zrobić? O, spluwa chyba jest. Mam nadzieję. Dobra. Serio? Zabili mnie akurat w tym momencie. Ciekawe, gdzie jest checkpoint. Słyszałem, że są z pupy te checkpointy. Jakbym wiedział, że to jest spluwa, to bym od razu przyszedł. Okej, czyli niedaleko, dobra. Mogło być gorzej. I od razu pójdę po spluwę i tam chyba musiały być naboje w takim wypadku. Zobaczę, jak się strzela. Czy rzeczywiście jest tak słabo to rozwiązane, czy... Czy ludzie tacy narzekający zawsze. Tak, tu mamy tą animację fajną. Dwa
paski zdrowia mi zostaną pewnie, tak? Tak. Skubany. Dawać mi spluwę. Uzupełnienie amunicji to chyba tu jest w takim wypadku. I zobaczmy, jak się tym szczela. Wygląda jak ten, jak shotgun. Kolega. Jeden, kolega dwa. Kolega trzy. No wy waliście. Super. Dla mnie bomba. A jak się tym strzela? Super. Fantastycznie. Będzie kolejne powtarzanie etapu. Nie wiem, jak się używa tej broni. Nie trzeba ją przeładować, znają życie. Co to za zagadka mi tutaj teraz? O, fantastyczna zagadka. Pewnie wszystkie muszą mi się na żółto zaświecić. Teraz trochę mi się zeszło. Aha, dobra. Jakiś klucz dostaliśmy. Tylko pytanie, jak się z tego szczela? Przeładuj AX-em. Fantastycznie. Co ja teraz zrobiłem, to nie wiem. Nie mogę już użyć tego. Teraz będą te potwarki, pewnie. Mnie zarypią znowu. Fantastycznie. Kurde. Mocno irytujące. Ja będę musiał tą zagadkę jeszcze raz rozkminiać, to szczele baranka chyba. Przeładuj mi tą broń. Dlaczego mam wrażenie, że muszę to... zagadkę jeszcze raz rozwiązać. Zobaczmy, jak jeszcze... Tak sobie. Dobra, szkoda gadać. Chyba wybiłem przez całe towarzystwo. Mamy broń. I co, muszę tą zagadkę jeszcze raz rozwiązać? Czy se darowali? Dobra, zagadka rozwiązana. Najlepsze, że wiem już, gdzie mogę tego użyć.
czyli muszę się wrócić tam. No, dzisiaj będzie trochę długi odcinek z tej gry, ale trzeba pocisnąć, już pokończyć. No dajesz, winda. Do tego panelu jakiegoś trzeba iść. O, tutaj włożyć w kolejne. Pewnie znają życie, trzeba piętro niżej zjechać. Bo jeszcze takiego jednego brakuje. A ja jestem na jednego strzała. Wyczes. Piętro niżej muszę zjechać na pewno. Coś mi się tu chyba otworzyło. Kurde, żeby tych kolesi nie było. Bo się wkurzę. Siema koleś. Dobra, gleba będzie. Co za irytująca gra. Rzeczywiście, no czy strzelanie jest spoko, tylko nie mogę zdrowia uzupełnić. Wyczes. Aj, kolejna zagadka w tym samym stylu. Dobrze, że jak rozwiązuję tą zagadkę, to przynajmniej te matoły mi nie biją. Ale się nakręciłem, to moje. Jeszcze zajadki. Jeszcze na jednego strzała jestem. Może, że checkpoint jest w dobrym miejscu. Może uda mi się ubić jednego. Kuczaka. Siema kuczak, gdzie jesteś? Kolega. Coś tutaj dają? Może leczonko w końcu? Zabiło mnie, czy co? Serio? Ta gra jest jednak porypana. Już mogliby się skupić na samych zagadkach też tego strzelania dziwnego. Pozostaje tylko zwiewać. A tam była apteczka. Fantastyczna gra. Te checkpointy są na serio zrypane na maksa. Tak ponoć z patchem dodali jakieś nowe. Dobra, ostatnie gówno. I... Piętro niżej się otworzyło. Dobra. Oby już nie było tych potworków głupich. Bo jestem na jednego strzała.
Jak rozumiem, idziemy na sam dół w końcu. I w końcu będzie można zakończyć. Tu się coś robi. Pojechał. Teraz tylko zanim dojść, modlić się, żeby nie było kolejnych niespodzianek w postaci przemiłych kolegów. Tutaj kolega plujący, może uda się przebiec. Super! Udało się. Jak ja teraz nie będę mógł tędy przebiec, to będzie wyjebiście. Musiałem go zabić. Super. Teraz już nie mam ani naboi, ani leczenia. Jestem na jeden strzał. Wywaliście po prostu. O, siema. Fajnie. Z deszczu pod rynnę. Chyba 30 razy zginąłem już. Samonaprowadzające pociski mają. Ja już chcę to skończyć. Ten etap. Naprawdę z pupy. O, co ja tu muszę zrobić? To chyba... Czy nie to? Kurde. Fantastycznie po prostu. Co tu dają? O, leczonko, fajnie. Skromne to skromne, ale zawsze wyleczyło mnie coś. Tylko nadal nie widzę, gdzie ta rura jest. Znaczy ta kostka. A, tu jest. Tak? Fantastycznie. To chyba to. Bierz ją w końcu. Piąterko wyżej trzeba wjechać. Rozumiem, trzeba to podczepić. I co teraz?
coś tam. I co, koniec już? W końcu. Dzień dobry. No kolega, to się znęca nade mną. Dobra, myślę, że na dzisiaj już mi starczy wrażeń. Tak jak nieumiejętnie potnę ten film, to w tej chwili widzę, że mam 1,5 godziny grania. Tyle razy, co mi się zeszło w tej grze, w tym odcinku, to szkoda gadać. Na serio, te checkpointy, punkty zdrowia i amunicja jest z dupy strasznie. Już mogli zostać jakby bez tych potworków same zagadki, tylko porobić. Tak, to jest lipa, no ale nic. Zobaczymy, jak będzie dalej. Pewnie jeszcze gorzej. Ale to już w następnym odcinku poćwiczę. Dzięki zatem za obejrzenie tego i zapraszam niebawem na kolejne. Hej!